Cześć, w dzisiejszym filmie problem ze szlifierką kątową Makita 95555NB. Ma taki nieprzyjemny dźwięk, może zaprezentuję. Oprócz pracy mechanizmu słychać również tutaj takie skwierczenie w tym miejscu. W dodatku nawet po chwili pracy wyczuwalny jest taki swąd, czyli prawdopodobnie do wymiany są szczotki. Szczotki mam, zamówiłem. Kosztowały złotówkę więcej niż przesyłka. Coś wypadło. Nie wiem, zobaczymy. No, szczotki mamy tutaj, w tym miejscu. Tu jest jedna. Żeby nie było. Tu jest druga. Także jeśli wpina tutaj. No cóż tu więcej pokazywać. Bierzemy się do dzieła. To jak widać wyciągłem łapiąc takimi szczypczykami. A tu będziemy próbować podważyć to. Mamy. Nowe są ewidentnie dłuższe. O, porównując, są dużo dłuższe te nowe. A czy mają znaczenie? Jak mają być, to już chyba nie wiem. Czekaj, czy 2,6, czy 2,5, a tu, czy 2,5. Wyglądają podobnie, a więc wkładam i nie gadam. Teraz wskoczyło, ciach, i jedną mamy zrobioną. Jeszcze raz z bliska pokażę. Plaszka, wystarczy ją odsunąć i tu trzeba wyciągnąć, złapać najlepiej właśnie takimi szczypcami i sobie wyciągnąć tutaj tą. Zrobię to na stabilnym terenie. Nie chcę być. O, tak może być. Mhm.
wychodzi na to, że robota bardzo szybko została zrobiona. Także sprawdzimy, jak to wyszło. Jedynek czuć niestety panie szczotki, a coś innego panie, niestety to nie szczotki. Niestety szczotki okazały się dobre, ale już wiem, co się stało. Zaciekawił mnie kawałeczek, który wypadł na samym początku i postanowiłem szukać i rzeczywiście znalazłem, że tam przed tym ozwojeniem no jest taka masa powinna być, która po prostu widzę, że się rozleciała. I to jest pewnie teraz przyczyną, może ma bicie albo coś. Także myślę, że naprawa tego sprzętu może być nieopłacalna, ponieważ nowy, nie wiem, kosztował wtedy, z 10 lat temu, 300 zł. No a naprawa by kosztowała nie wiem ile, ale na pewno 100 albo więcej. Także nie wiem, zastanowimy się, co z tym zrobić, bo wymiana tego rdzenia, że tak powiem, no może być kosztowna. Zwijamy sprzęt, kupiłem szczotki nowe, w sumie mogę je wyjąć, a one już się przydadzą, to weźmiemy je, wyjmiemy. Albo dobra, niech się przydadzą. Dawaj, kolejne wylatują kawałki plastiku z tego rdzenia. No trudno. Myślałem, że naprawię. Bardzo szybko mi to poszło. Dobrze, że nie straciłem za dużo czasu, bo przynajmniej nie ma straty za dużej. Spoko. Na razie nie chcę tam będą. Przynajmniej będę wiedział, że są nowe szczotki tam. Będę potrzebował, to wyjmę. Dobra, sprzęt zwijamy i na razie emerytura, chyba że będziemy naprawiać, co jest raczej chyba nieopłacalne.